W narodowym zespole Memphis Depay. Jan Mać świetnie na głowę Van Persiego i 1-0. No, wydawało się, że będzie w stanie złapać piłkę Adam Bogdan, ale ta sztuka jednak bramkarzowi reprezentacji Węgier się nie udała. 39. gol w narodowym zespole Robina Van Persiego. Już tylko jednej bramki brakuje piłkarzowi Manchester United, żeby wyrównać ten strzelecki rekord Patryka Kleiferta. Asysta Daryla Janmata. A raz jeszcze to wszystko możemy obejrzeć. No, idealna piłka zagrana przez obrońcę. Brakło komunikacji. Wciąż okazja na drugiego gola i 2-0. Kevin Strootman, 25. minuta. Holandia prowadzi już dwoma bramkami. Świetne, kontrujące uderzenie byłego piłkarza PSV. No i zabawa w Amsterdamie trwa w najlepsze. Jeśli ktoś na Węgrzech liczył, że potraktują to spotkanie nieco ulgowo Holendrzy, no to był w grubym błędzie. Tu zabrakło komunikacji, bo wystarczyło, żeby Korczmar po prostu przyblokował. Prawą stroną próbują gospodarze. Robben, Strootman, mięciutko w kierunku Robbena i jeszcze szansa dla Lensa i 3-0. Dwa gole zdobyte w pierwszym meczu w tych eliminacjach przeciwko reprezentacji Węgier. Teraz dokłada kolejnego piłkarz Dynama Kijów. Siódme trafienie w 17. występie w narodowym zespole. Holandia prowadzi już 3-0. Uśmiechnięty Patryk Kluivert. A może dlatego, że tego gola nie zdobył Robin Van Persie. A jeszcze z Kuzmicza, Lens, Robben już tam się pojawił za jego plecami. Robben i 4-0. Robin Van Persie. 40. gol w narodowym zespole, wyrównany rekord Patryka Kleiferta. O właśnie. Teraz odbiera gratulacje od rekordzisty, teraz współrekordzisty, a także od Luisa Van Gaala i swoich kolegów z drużyny, napastnik Manchester United. Co za ulga, już nie muszę sam tego dźwigać. Świetna robota Robbena, który przecież ten kontratak rozpoczął. Zagrał do Lensa, później popędził na pełnej szybkości. Siódma minuta spotkania i szansa na gola dla reprezentacji Węgier. Po tym dośrodkowaniu Balasza Dżudżaka piłka trafiła w dłoń Jeffreya Brumę. Na tyle długo leciała, że to zdaniem pana Atkinsona mógł tego trafienia obrońca drużyny gospodarzy uniknąć. Zatem podyktował rzut karny. Balasz Dżudżak, a w bramce Michel Form. Dżudżak i jest honorowy gol. Na razie honorowy dla reprezentacji Węgier. Balasz Dżudżak, 14. trafienie w narodowym zespole byłego gracza PSV Eindhoven. Dokładnie zagrał do Kevina Strootmana. Strootman, Robben, Van Persie, 5-1. Rozmontowana defensywa reprezentacji Węgier. No to jest aż trudne do wytłumaczenia, jak bezradni są piłkarze Sandora Egervariego. No, wydawało się, że są w przewadze we własnym polu karnym. No, nie wydawało się, właściwie byli. Ale wyglądało tak, jakby to holenderskich graczy było więcej. Idealna piłka Strootmana i to zgranie głową Robbena. Kolejna asysta w tym meczu i trzeci gol Robina Van Persiego. 41 bramek, no i Patryk Kluivert już jest drugi na tej liście wszechczasów z
strzelców reprezentacji Holandii. Ile czasu miał Van Persie? Przyjął Lens. Od razu pole karne. Nie zdążył. Kaut, ale na nieszczęście Węgrów. W piłkę trafił Szilard Devetseri. Szósty gol dla reprezentacji Holandii. Samobójcze trafienie obrońcę drużyny gości. Alensowi trzeba zaliczyć asystę w tej sytuacji. Robin Van Persie. Rafael van der Vaart i bramka numer 7. Znowu gdzieś tam po dłoniach Adama Bogdana piłka wpada do węgierskiej bramki. Był tam też rykoszet na usprawiedliwienie węgierskiego bramkarza. Ale to nie jest jego wieczór. Jest 4. gol w reprezentacji Rafaela van der Vaarta. No tak, tutaj akurat Arjen Robben, ależ piękny gol. 90. minuta, 8-1 prowadzi już reprezentacja. No Robben na tego gola na pewno zasłużył, bo pracował tutaj ciężko dzisiaj w Amsterdamie na rzecz kolegów, dogrywał, asystował, a teraz zdobył przepięknego gola, chyba najładniejszą bramkę tego wieczoru. Piłka leciała i leciała, miał czas, żeby dokładnie przyjrzeć się, gdzie wyląduje Adam Bogdan. Na jego